Pharmacy World. Cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 28 lutego w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Wsparcie dla farmaceutów z Ukrainy od farmaceutów z Polski. Szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciwko COVID-19. Komunikat głównego inspektora farmaceutycznego dotyczący uprawnień zawodowych farmaceutów w sprawie wystawiania recept farmaceutycznych. Oraz informacja dla aptek wykonujących szczepienia przeciw grypie oraz testy antygenowe w kierunku COVID-19. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska napisała pismo do ukraińskich farmaceutów, w którym zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcie w obliczu wojny toczącej się na terytorium Ukrainy. Pismo przygotowano w języku ukraińskim, aby dotrzeć do jak największej liczby ukraińskich farmaceutów. Zostało ono wysłane do dwóch organizacji – Ukraińskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Stowarzyszenia Zawodowego Ukraińskich Farmaceutów. Planowane jest opublikowanie pisma w wydaniu papierowym i wydaniu online ukraińskiej gazety apteka.ua. Gazeta ta skierowana jest do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. W związku ze wzmożonym napływem osób narodowości ukraińskiej, spowodowanym trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym, minister zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W celu nabycia prawa do szczepienia należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, taki jak dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Dla osób powyżej 18 roku życia rekomendowana jest szczepionka wakcyn Janssen. Możliwe jest także zastosowanie innych preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Osobom poniżej 18 roku życia należy natomiast podać szczepionkę mRNA. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego wypełniany przez pacjenta przed szczepieniem przeciw COVID-19 jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień oraz będzie udostępniony na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Po więcej informacji zapraszam na stronę Ministerstwa Zdrowia. W piątek 25 lutego główny inspektor farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący uprawnień zawodowych farmaceutów w sprawie wystawiania recept farmaceutycznych. Wydanie komunikatu jest związane z inwazją Rosji na Ukrainę, dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową oraz rolą farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów. W komunikacie tym zostało przypomniane, że farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym jest uprawniony do wystawienia recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności RP w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta. Recepty wystawione przez farmaceutę realizowane są z pełną odpłatnością i wymagane jest ich ewidencjonowanie. Komunikat pojawił się w związku z potrzebą zapewnienia dostępności produktów leczniczych dla pacjentów w obecnej sytuacji, w szczególności uchodźców z Ukrainy, potrzebujących udzielenia pomocy w zakresie wydania produktu leczniczego. W związku z tym, że poszerzono kompetencje farmaceutów i umożliwiono im realizację szczepień przeciw grypie oraz przeprowadzanie testów antygenowych w kierunku COVID-19, zaszła potrzeba określenia sposobu oznakowania aptek wykonujących wyżej wymienione usługi. Potrzebie tej wyszedł naprzeciw główny inspektor farmaceutyczny, który ogłosił, że wszystkie punkty szczepień oraz punkty testowania, niezależnie od formuły działania, powinny być oznaczone według jednolitych standardów. Jak wynika ze stanowiska głównego inspektora farmaceutycznego, w oznaczeniu apteki wykonującej wcześniej wspomniane usługi nie może być żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. Główny inspektor farmaceutyczny załączył także ujednolicone i nienaruszające zakazu reklamy aptek grafiki.
Mają one posłużyć do poinformowania pacjentów o wykonywanych usługach poprzez umieszczenie oznaczenia w widocznym miejscu w aptece. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTubie, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!